Europa przedłuża lockdown. Rodzice przechytrzyli mem. Zaczęło się karanie Europejczyków za posiadanie gotówki. I na koniec dziwne słowa dziwnego eksperta. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry, może nie przedłużajmy, zaczynajmy. Druga fala Maurycego we Francji jest niezwykle trudna, oświadczył na konferencji prasowej premier Jean Castex. Szef rządu ogłosił przedłużenie o co najmniej kolejne 15 dni obowiązującego od 30 października lockdownu. Zniesienie lub zmniejszenie obostrzeń byłoby teraz nieodpowiedzialne, oświadczył Castex. Pracownicy służby zdrowia są wyczerpani, musimy uniknąć dalszego przeciążenia służby zdrowia. Podkreślił i dodał, że 40% chorych na Maurycego pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej ma poniżej 65 lat. Co 30 sekund ktoś przyjmowany jest do szpitala we Francji z powodu Maurycego. Obecnie na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 4803 pacjentów z Maurycym, co odpowiada 95% możliwości naszych ojomów, przekazał Castex. W ciągu ostatniego tygodnia od 400 do 500 osób odeszło na Maurycego. 1 na 4 jest spowodowany Maurycym, dodał. Szczyt drugiej fali może zostać osiągnięty na początku przyszłego tygodnia, wskazał. Premier poinformował, że sklepy z produktami, które nie są niezbędne do życia, nie zostaną otwarte przynajmniej przez kolejne 15 dni. W listopadzie aktywność gospodarcza może spaść o 12%, a to duży skok, ale to trzykrotnie mniej niż w listopadzie ubiegłego roku. Odniósł się również do świąt Bożego Narodzenia. Zapewnił, że o ile będzie to możliwe, Francuzi będą mogli spędzić święta w gronie rodziny, ale nie ma co liczyć na organizację dużych przyjęć na kilkadziesiąt osób. Przecież to nawet nie tyle, co było do przewidzenia, co było oczywiste. Przecież te krótkoterminowe restrykcje z góry na 2-3 tygodnie są tylko po to, żeby po tym okresie stopniowo je zaostrzać. I to samo się dzieje przecież w Polsce. Już parę dni temu mówiło się sporo o tym, że narodowej kwarantanny rzekomo nie będzie, bo liczba chorych się stabilizuje. A jeszcze tego samego dnia Ministerstwo Zdrowia wypuściło raport, z którego jasno wynika, że po prostu testów zaczęli robić odpowiednio mniej, żeby wyniki były zaniżone. Historia ostatnich kilku miesięcy nas już nauczyła dokładnie tego, że warto być i tak na wszystko przygotowanym. Przygotowanym na najgorsze, bo wirusowy kryzys nie odejdzie w ciągu najbliższych 2 tygodni, które nam pozostały wstępnie do zakończenia obostrzeń, które jakiś czas temu prowadził nasz kochany rząd. Ale to nie jest sytuacja tylko z Francji. Do krajów, które przedłużyły lockdown, należą jeszcze Irlandia Północna, Słowenia, Dania, Belgia, Wielka Brytania, z tego co wiem, nawet też to planuje. No to jeszcze to trochę potrwa. Zobaczymy tylko ile. Bo wielką niepotrzebną euforię na świecie wywołało to, że mówi się coraz więcej o tej szczepionce od jakiegoś czasu, ale już wychodzą na jaw skutki uboczne i zaraz wszystko to może pójść jak psu w budę, krew w piach czy Sasinowi w wybory. Ale jedno jest pewne, koniec tej sytuacji gospodarczo-zdrowotnej nie jest jeszcze nawet na horyzoncie i to potrwa co najmniej tyle, ile już trwa. Problem jest tylko jeden. Największe mocarstwa tego świata, znane z tego, że lubią mieć kontrolę, zauważyły, jak łatwo można jednym ruchem wszystko rozwiązać. Cały świat, całą gospodarkę, jednym wirusikiem, który nie jest na pewno dla nich trudny do wyhodowania. A i tu dziwnym trafem jedyny kraj, który wyszedł ze wszystkiego bez szwanku, to Chiny. Nie chcę tu nikomu niczego zarzucać, ale sami przyznajcie, że jest to dość zastanawiające. Czekam z niecierpliwością, jaki będzie tego finał, no bo kiedyś on przecież musi nastąpić, tak żebyśmy mogli później młodszemu pokoleniu opowiadać, jak nasi rodzice, oj, za czasów pandemii to było. Tak jak teraz się mówi, że było lepiej za czasów PRL-u. Jedno jest pewne, ten rok przejdzie na pewno do historii i sporo czasu w szkole będzie mu poświęcone. Pora na następny wniosek. Będą musiały wrócić do domu. Niezmiennie rodzice najbardziej obawiają się o zdrowie swoich dzieci. 9 listopada wszystkie szkoły musiały przejść na tryb edukacji zdalnej. Jednak w ministerialnym rozporządzeniu jest jednak zapis pozwalający na naukę stacjonarną. Rodzice zaczęli lawinowo składać wnioski. W jednej z podstawówek na terenie Śląska przychodzi do szkoły około 70% uczniów. Według wielu rodziców edukacja online nie sprawdza się w dłuższej perspektywie. Część z nich już w czerwcu wyliczała powody, konieczność pomagania dzieciom w przerabianiu materiału, problemy ze sprzętem czy wygospodarowaniem zacisznego skrawka mieszkania dla każdej pociechy. Tymczasem ostatnio rządzący ogłosili, że zajęcia stacjonarne zostają
zawieszony do 29 listopada dla wszystkich uczniów. Wiadomość o powrocie do nauki zdalnej zbulwersowała wiele osób. Bardziej dociekliwi zaczęli studiować treść rozporządzenia i szybko okazało się, że jest sposób na ominięcie zakazu. W rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej czytamy: dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub na przykład warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole. Adam Mazurek, jeden z rodziców i przeciwników edukacji zdalnej, tłumaczy: wystarczy zwykłe podanie do dyrektora szkoły z krótkim uzasadnieniem, na przykład brak sprzętu, internetu, opieki, konieczność pracy poza domem, choroba rodzica lub opiekuna. Wówczas każdy dyrektor ma obowiązek zorganizować naszemu dziecku naukę w szkole, nawet gdyby było tylko jedno takie dziecko w placówce. Tłumaczy: mamy informację, że właśnie tak się dzieje w wielu szkołach w Polsce. Rodzice, do dzieła. Zachęca. Mazurek twierdzi, że rząd igra z ogniem. Na początku października wydali oświadczenie, że absolutnie nie planują zamykania wszystkich szkół. Co więcej, mówili, że placówki edukacyjne odpowiadają tylko za około 2% zarażeń, a później nagle zamknęli wszystkie szkoły. Oburza się. Wiele osób poszło jego śladem, co niekoniecznie podoba się dyrektorom i nauczycielom. Małgorzata, germanistka w jednej ze śląskich podstawówek, alarmuje, że do szkoły zapisanych jest 127 uczniów i około 70% z nich przychodzi na lekcje. Przygotowane na powrót dzieci do szkoły. Ponadto 30% rodziców, pomimo tego, że uważa, że kształcenie stacjonarne jest zdecydowanie bardziej efektywne od... Tak się zastanawiam, z kim ci rodzice w ogóle walczą. Okej, rozumiem, że nie każdy może sobie pozwolić na to, by jego dziecko kontynuowało naukę w trybie zdalnym, ale to placówka powinna zapewnić jakiś sprzęt dla tych osób. No i okej, tu się pojawiają kolejne problemy, jak na przykład, nie wiem, brak internetu czy coś. A czy to nie jest już przypadkiem doszukiwania się problemów na siłę? No, ze szkodą zwłaszcza dla swoich dzieci. To tylko gdybanie oczywiście, bo i tak nie znajdziemy jednej oczywistej odpowiedzi, bo takowej nie ma i raczej nie będzie, chyba że... Pewnie zastanawiacie się, co to jest za wykres. To są statystyki świrusa w Polsce, a czerwona strzałka to dokładnie dzień, kiedy zaprzysiężony na wicepremiera został Jarosław Kaczyński. Ciekawie to wygląda, co? Oczywiście to żarcik. Jasne, rząd manipuluje statystykami, ale nie do tego stopnia. Nie nasz rząd. Bo tak samo to wygląda, jak wpiszecie praktycznie dowolny kraj na świecie. Poza Chinami. Z tą myślą was zostawię. Koniecznie powiedzcie, co w ogóle o tym sądzicie w komentarzach, a teraz kolejny newsik. Nie szkodzi kierowniku. Masz terminal? A co nie mam. I można płacić zbliżeniowo telefonem? Oczywiście kierowniku. Gotówka z państwa nienależącego do Unii Europejskiej, a wwożona na teren wspólnoty, powinna być wcześniej zgłoszona, zwłaszcza jeśli chodzi o wysokie sumy, inaczej czeka nas wysoka kara. Gotówka wwożona na teren Unii Europejskiej wymaga wcześniejszego zgłoszenia i to na piśmie. Dotyczy to jednak tylko przypadków, gdy wjeżdżamy z kwotą o wartości wyższej niż 10 tysięcy euro w gotówce, w innym wypadku kara nam nie grozi. Niedawno przykład egzekucji tego prawa mieliśmy niedaleko granicy Polski z Ukrainą. Jak informuje Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa, funkcjonariusze skierowali do kontroli autokar, który jechał ze wschodniej granicy do Zielonej Góry. Z racji niedopełnienia obowiązku przez 33-letniego obywatela Ukrainy nałożono na niego mandat karny. Kara, za którą musi zapłacić kierowca, wynosi dokładnie 5200 zł. Istotne jest to, że zgodnie z przepisami nie ma znaczenia, jaką walutą dysponujemy. Jeśli pieniądze, które przewozimy przez granicę Unii Europejskiej, przekraczają wartość 10 tysięcy euro w gotówce, mamy obowiązek to zgłosić. Dotyczy to również dewiz, łatwo zbywalnych aktywów, akcje, obligacje, czeki, podróżne itp., jak i złota i platyny dewizowej. Jak to zrobić? Musimy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który przekazujemy organom celnym lub straży granicznej. Po jego sprawdzeniu lub kontroli przewożonej gotówki otrzymujemy potwierdzenie, które zwalnia nas z możliwości ukarania za wwiezienie kwoty na teren Unii Europejskiej. Podobnie jak w zeszłe wakacje, w jednym z barów nad Wisłą była wywieszka, że płacić można jedynie kartą. No to klops, zauważcie, że nie stało się to na terenie Holandii, w której karę za posiadanie gotówki wprowadził rząd już jakiś czas temu. Kara ta wynosi 2,5 tysiąca euro. Tylko po co? Oficjalnie, żeby pozbyć się dealerów. Tak. Powód jest oczywisty. Cały świat usiłuje pozbyć się niekontrolowanego przepływu pieniędzy, braku kontroli nad tym, kiedy i w jaki sposób mogą ci zablokować dostęp oraz sprawdzić, na co wydajesz, czy przypadkiem nie powinieneś zapłacić jakiegoś dodatkowego podatku dla rządu. Gotówka jest najpewniejszym sposobem na to, by zapewnić sobie takie właśnie bezpieczeństwo. No, mając pieniądze tylko na koncie, ryzykujemy utratą całego swojego dobytku tylko przez chociażby kryzys gospodarczy. Nie trzeba chyba nikomu przypominać sytuacji z Grecji, którą na skraju upadku ratowało co?
pieniądze obywateli. No, wszyscy mieli poblokowane swoje oszczędności, które finalnie przepadły. I to całkowicie legalnie, aby ratować nie tyle kraj, co banki. Do tego należy dodać wszelkie zachowania prewencyjne urzędów skarbowych czy prokuratury, kiedy za zwykłe podejrzenie są w stanie zablokować ci cały kapitał, no i co? No i upadasz i tyle. I to właśnie do tego dąży rząd. Oczywiście elektroniczne portfele są wygodne, ale skrajnie niebezpieczne. Zwłaszcza jeśli tej gotówki posiadacie więcej. A argument o dealerach jest zwyczajnie śmieszny. Jeśli ktoś to łyka, to lecimy z następnym newsem. Ludzi, którzy negują jakby wszystkie te środki, które różne państwa na świecie podejmują w walce z koronawirusem. I mówią, słuchajcie, to nieprawda, że kobiety w ciąży nie powinny używać maseczek, bo to grozi niedotlenieniem płodu. Mitem jest też to, że duże dawki witaminy C zapobiegają Maurycemu. Przekonuje dr Tomasz Dzieciątkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na temat pandemii rozpowszechnianych jest wiele mitów i fake newsów. O tych najczęściej występujących specjalista mówił podczas wirtualnej konferencji prasowej na temat chorób zakaźnych. Podkreślił, że niektóre z nich są wręcz niebezpieczne, ponieważ nakłaniają do błędnych zachowań zwiększających ryzyko zakażenia wirusem. Mitem jest na przykład to, że duże dawki witaminy C zapobiegają zakażeniu Maurycemu i łagodzą jego objawy. Nie łagodzą. Należy jedynie dążyć do tego, żeby nie było niedoborów witaminy w naszym organizmie, w tym witaminy C. Brak jest natomiast jednak jakichkolwiek danych naukowych, które by wiązały podawanie dużych dawek witaminy C z łagodzeniem zakażeń. Przekonuje dr Tomasz Dzieciątkowski z Katedry Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wiele jest fake newsów dotyczących maseczek ochronnych, na przykład takich, że nie powinny ich używać kobiety w ciąży, bo to grozi niedotlenieniem płodu. Ponad wszelką możliwość wykazano, że używanie jakiejkolwiek maseczki nie wpływa na saturację krwi czy wysycenie tlenem hemoglobiny. Nie ma zatem żadnego ryzyka niedotlenienia płodu, zapewnia specjalista. Nieprawdą jest też, że noszenie maseczek zwiększa ryzyko zakażenia, ponieważ wdychamy osadzające się na nich cząsteczki wirusa do dróg oddechowych. Wszystkie dotychczasowe badania potwierdzają, że prawidłowo używane maseczki i ich zmienianie ogranicza transmisję wirusa, jak i innych patogenów przenoszonych drogą oddechową, w tym również wirusa grypy, podkreśla dr Tomasz Dzieciątkowski. Kolejnym mitem jest to, że w Polsce wykonuje się więcej takich testów na wirusa, ale ich jakość jest dużo gorsza niż w krajach zachodnich. To podwójna nieprawda. W naszym kraju przez długi czas przeprowadzono mniej takich testów niż we wszystkich niemal krajach Unii Europejskiej. Za nami była tylko Słowacja, która ma jednak mniejszą liczbę mieszkańców. Wszędzie natomiast są to testy tych samych producentów. Nie możemy zatem więc powiedzieć, że wykonujemy gorsze testy. Są takie same jak w Austrii, Belgii czy Niemczech, twierdzi dr Tomasz Dzieciątkowski. Ekspert zaznacza, że z choroby Maurycego można się wyleczyć samoistnie. Tak, to jest prawda. To, że mamy wirusa w swoim organizmie, nie oznacza, że będziemy mieli go do końca życia. W przypadku tego zakażenia nie ma długotrwałego nosicielstwa, nawet jeśli jesteśmy zakażeni objawowo, zazwyczaj nasz układ odpornościowy usunie go z organizmu w ciągu 3-4 tygodni, a czasami, ale rzadko, w okresie 3-4 tygodni, a czasami, ale rzadko, w okresie 8 tygodni, zapewnia. To są jakieś żarty, przecież 80% ludzi przechodzi w ogóle bezobjawowo albo skąpo objawowo. Dobrze, że przynajmniej jest dyskusja, choćby w case kobiet w ciąży z maseczkami. Szkoda tylko, że nic nie powiedział na temat, nie wiem, samych badań, których skuteczność sprawdził ostatnio nawet Elon Musk. Musk, który poddał się 4 różnym testom i wyniki były 2 pozytywne, 2 negatywne. Tutaj przydałoby się faktycznie rozwikłanie tej zagadki, tym bardziej, że w internecie krąży już od jakiegoś czasu film, w którym wylano na 2 testy Tymbarka i wynik również był pozytywny. Patrząc tylko na ulice i portale społecznościowe, od jakiegoś czasu przestało się narzekać na maseczki. Wiadomo, część, o ile nie większość osób, nosi je tylko po to, by uniknąć mandatu, bo sami się nie boją zarazy. Gorzej tylko, że ten gość powiedział, że noszenie maseczki poprawia oddychanie i że to tylko wymysł naszej głowy, że odczuwamy duszności. No ciekawe. Piszcie w komentarzach, co w ogóle sądzicie o teoriach tego pana, a teraz pora na odrobinę humoru. Drętwy, słuchaj. Mówi jedna kartka do drugiej. Co się drze? Tak, skoro dostaliśmy od Amelii Dobrowolskiej, za to serdeczny szacun, no i oczywiście otrzymujesz od nas złotą kartkę. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, dołączaj do naszej grupy facebookowej Podstawki Magii Reaktywacji, do której link masz oczywiście w opisie. Tymczasem na koniec jeszcze będzie muzyka od jednego z was, do której również jest link na samym dole opisu, do którego serdecznie zapraszam, żebyście subskrybowali kanał naszego kochanego twórcy. Tymczasem trzymajcie się bardzo ciepło, no i do zobaczenia jak zawsze 6.30, 18.00 każdego dnia. Hej!